Las deszczowy. Borneo. Macierzysty. Nietknięty przez człowieka. Lasy deszczowe charakteryzuje największa bioróżnorodność. Czyli na kilometrze kwadratowym znajdziemy najwięcej gatunków zwierząt i roślin. A może kilometrze sześciennym? Bo życie toczy się zarówno pod ziemią, na ziemi, jak i wysoko w koronach drzew. Niektóre z nich sięgają przeszło 50 metrów. To swoiste pole walki o dostęp do światła. Do runa leśnego dociera zaledwie 2% promieni słonecznych. Do snu kołyszą nas cykady, świerszcze, dzioborożce, gekony, żaby. A obudzą nas małpy, między innymi gibony, no i ptaki, których tutaj w Dolinie Danum jest ponad 270 gatunków. Sumatra i Borneo to jedne z największych wysp na świecie. Szacuje się, że do 2021 roku z pierwotnej powierzchni lasów deszczowych pozostaną tylko 2%.